jak się bawić dzisiaj? Oczywiście. No bardzo sympatycznie. Cześć, kochani, Maciej Kulhawik z tej strony. Z kanału Maciej Kulhawik, autor vloga w czerwonych butach, który dokumentuje moją ścieżkę odbycia nikim, dostaje się performerem, legendą. Dzisiaj na swojej ścieżce obudziłem się w tym pięknym apartamencie królewskim w Poznaniu. W końcu się cudownie wyspałem, przespałem całą noc, 8 godzin, nawet więcej. O właśnie. Shut up! We have to go out. We have to wake up and it's 11. By now. No, obudziłem się w Poznaniu, cudownie wyspany i dzisiaj z gwiazdą rock'n'rolla idziemy na koncert Little Big w Poznaniu. Co prawda nie mamy biletów, ale miejmy nadzieję, że uda nam się wejść delikatnie bokiem. Yo fucker, we have to wake up. I mean, it's... well, yeah, it's... Stop filming me or I will break the camera. It's after 11, so we have to get the... I will get up when the camera is not pointed at me. Hello! Thank you. Pyszne, zdrowe śniadanko. Are you seriously filming breakfast? Yeah, is that breakfast? Mine is more rock and roll than yours. Hey, we're going to a gig, man! Pyszne, zdrowe śniadanko. Jesteśmy na miejscu, kochani! Jak się okazuje, klub B17 znajduje się w... na stadionie! Jezus Maria, jakiego Śląska? Na stadionie Poznania, Lecha Poznań. Dobra, wjeżdżamy, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje, czy tam w ogóle są są nasi znajomi z produkcji. Podjarany jestem bardzo, jesteśmy w klubie B17, w którym odbędzie się zaraz koncert. Właśnie odbywają się próby światła i dźwięku, jak słyszeliście. Siedzieliśmy sobie przed chwilą ze znajomymi z produkcji, z managementu i z chłopakami, którzy organizują tą całą trasę po Europie. Podjarany jestem na maksu, jestem wielkim fanem tego zespołu, a możemy siedzieć z produkcją, z menadżerami, jak z dobrymi znajomymi. A przed chwilą przyszedł kamerzysta, który na trasie kręci tą całość, wszystkie koncerty i brakuje mu pewnego stabilizatora do kamery, więc będziemy jechać do starego browaru po DJI Ronin SC Pro Combo. Tylko potrzebujemy pieniążki najpierw od pana menadżera. Dobrze. Czymś takim podróżuje zespół po Europie. To jest Nightliner, którym zespół podróżuje po Europie. A to jest znak Yin and Yang. Da. Dobra. Bierzemy pieniążki i idziemy po DJI-a. Kurde, oprowadziłbym was tutaj, ale nie raz, że nie za bardzo mogę, a dwa, że jestem tak podniecony całą tą sytuacją, że ledwo ogarniam tutaj w ogóle temat mówienia do tej kamery. Jestem tak podniecony, chcę chłonąć, być z tymi ludźmi, z managementem zespołu, który tak bardzo kocham, uwielbiam i zaczyna w nim każdy swój pokaz uliczny. No niesamowicie, w głowie mi się to nie mieści, że możemy tu być. I że mogę się dzielić z wami tą chwilą. Dzień dobry. Kirill. Yo. Paparazzi. Czekaj. No patrzcie, chłop tutaj ma dobrą kamerkę, ale... no moi drodzy, to jest droższe niż całe moje życie razem z kredytem studenckim do spłacenia, więc czymś takim vlogów kręcić jeszcze długo nie będę, ale dojdziemy do tego. I minę tak.
No dobra, krążyliśmy po tym starym browarze jakieś 30 minut, żeby tam zaparkować i wyjechać z parkingu, ale zaparkowaliśmy w miejscu, które znałem wcześniej z naszego poznańskiego spotkania iluzjonistów z Michaelem Vincentem, tam gdzieś mieszkaliśmy w apartamencie. No i dobra. Kirio? Yo. Yo. No. Mamy chłopa ze sobą, kamerzystę, idziemy po tego, po to Osmo, DJI. Co to tam będzie? Ronin. Ronin. Ronin, no. Ronin, DJI. We have to click the thing. Hello. We need the Ronin SC Pro Combo. Przepiękny ten stary browar. DJI Osmo. Mamy jedzenie. Ronin SC. A, no, no Osmo. Ronin SC. Mamy jedzenie. Mamy, możemy wracać na miejsce tego pięknego koncertu. I możemy cieszyć się życiem w końcu. Seriously? Zdrowy, pyszny obiad. Tutaj. Kurwa, próba dźwięku Little Big. Właśnie spełniałem się moje marzenia, kochani. Jem pyszne, zdrowe jedzonko. Na tle próbę dźwięku ma mój ukochany zespół. Normalnie oni tu stoją, są na scenie. Ja bardzo podniecony tutaj jestem pod stołem. Prezę do tej kamery. Ale to chyba jedyny zespół, który mnie tak jara. I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm not alcoholic. Dobra, zaraz się otwierają drzwi do tego pięknego miejsca. Sprawdźmy, jak to wygląda na zewnątrz. Dobra, kochani, ostatni rzut oka na klub, jak jest jeszcze pusty. Słuchajcie, że mnie, kochani. Jest 20:26, zespół miał zacząć o 15:30, ale czyli za 4 minutki, ale dostaliśmy informację od jednego z panów menedżerów, że zaczną 45 po, bo jest dużo ludzi. Ludzie tutaj wchodzą już od 7:00, ale patrzcie na to. Tutaj dalej wchodzą, ale patrzcie, jak to wygląda z zewnątrz. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Patrzcie na to. Dobra. Tutaj. I tam aż do samego końca. Czujecie to? No ni chuja nie wejdą. Nie ma opcji, że zdążą. Give me your money.
action. And we say goodbye, my brothers and sisters. Bye. See you soon, my friends. Make some fucking noise. Thank you. You're fucking great. Thank you. So, we'll oh. say goodbye and thank you very much. Carol, Carol, thank you very much. Cheers, Andre. It was very nice to see you, see the show. And so, dude, Cesarico, again, it was awesome to meet you. Thank you very much. Thank you for everything. See you guys. See you around. Yes. Thank you, and we'll see you. Nice to see you. See you somewhere. In Europe or in Russia. I don't know where. Sure. With pleasure, yes. Of course. Very nice. Very nice. I think so, yeah. See you, man. Marta, see you, man. Bye, Andrei. Bye. You guys take care on the way back, right? Yes. Thank you. Cześć, Kirill. Please drink two beers for us when you're at home, right? Yeah. And I'll think about you, Rico. Bye. Cheers. Ale miło, przyjemnie, wspaniale. Agła na tej scenie dzisiaj grał Little Big. Kochani, marzy mi się, żeby kiedyś występować na tak dużych, pięknych scenach, dla takich tłumów, dla jakich grali oni. Chociaż, jak widzieliście, parę dni temu występowałem w Zaklętych Rewirach, a oni grali tam rok temu. Także dzieliliśmy scenę razem. Zakoszona woda z backstage'u. Piję wale i wracamy do hotelu. Amazing it was. Yes. Amazing show, amazing time, amazing people backstage. No fantastyczna ta ekipa. Kurde, nie musieli nic. A ostatni raz widzieliśmy się w maju we Wrocławiu na koncercie Little Big. Później pisaliśmy troszeczkę na Instagramie i zostaliśmy tutaj zaproszeni. Jezu, ale fajnie było. Mam nadzieję, że w moim samochodzie... Bo dzisiaj mecz tutaj był, no nie? Widzieliście? Mam nadzieję, że w moim pięknym samochodzie Króla Wrocławia jeszcze są szyby, bo... Po przegranym meczu moglibyśmy dostać w pysk. Now let's get some beer. Beer! Fair enough.